Wyjście z Unii Europejskiej, no to chyba to dotyczy tej Wielkiej Brytanii. W Brukseli została podniesiona też kwestia praworządności. Mateusz Morawiecki przedstawił Junckerowi m.in. to, w jaki sposób polski rząd postrzega reformę wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej obiektywny system. Takie intencje rządu przedstawił przewodniczącemu Komisji Europejskiej polski premier w tym temacie. My pokazaliśmy bardzo wyraźnie, o co nam chodzi w tej reformie, żeby było więcej transparentności, więcej niezależności w ramach wymiaru sprawiedliwości, więcej niezależności, a nie mniej, więcej obiektywności. Pytanie, jak do takiego naświetlenia sprawy odniesie się Komisja Europejska. Rozmowy odbędą się także w lutym. Premier Morawiecki dodaje, że najlepszą formą dialogu jest rozmowa, a nie dwa monologi. Oprócz rule of law poruszono też sprawy dotyczące całej Unii Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki. Cały zespół zagadnień związanych z polityką energetyczną, klimatyczną, z dyrektywą gazową, która jest niezwykle ważnym elementem dyskutowanym obecnie w Brukseli, dyskutowanym i który ma znaczenie i będzie miał bardzo duże znaczenie chociażby dla ewentualnych decyzji dotyczących Nord Stream 2. To był temat, który poruszaliśmy. Rozmowa polskiego premiera z szefem Komisji Europejskiej była kontynuacją tej, która miała swój początek podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk po raz kolejny atakuje Polskę. Były premier naszego kraju twierdzi, że nie mamy do czynienia ze sporem o to, jaka ma być Europa, tylko ze sporem o to, czy Polska ma być dalej jej częścią. Donald Tusk udzielił wywiadu Tygodnikowi Powszechnemu. Nosi on tytuł Śpieszmy się kochać Unię. Szef Rady Europejskiej był pytany m.in. o ewentualny polexit. Jak stwierdził, w Brukseli jest ciągle gigantyczna nadwyżka nadziei. Nie mówię o zaufaniu, ono już niestety zginęło, że Polska jednak zostanie w Unii. Jednocześnie zauważa, że dopóki nie jesteśmy płatnikiem netto, gra dla obecnego rządu jest warta świeczki. Europoseł Kłoc mówi, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią proeuropejską, a taka wypowiedź byłego premiera powinna być oceniana w kategorii działań przeciwko Polsce. My wstępowaliśmy do Unii Europejskiej jako do Europy ojczyzn, do Europy państw narodowych. Mamy swoją podmiotowość, jesteśmy państwem silnym, dumnym i taka wypowiedź pana przewodniczącego Donalda Tuska, być może ona spisuje się w to, co pamiętamy pana Tuska, że polskość to nienormalność. Być może takie, wiem, podszeptywanie czy takie intrygowanie, które jest bardzo niebezpieczne i bardzo przykre, a jednocześnie nieodpowiedzialne ze strony pana Tuska, powinno być piętnowane i powinno być ocenione jednoznacznie jako coś przeciwko własnej ojczyźnie. Donald Tusk był pytany także o swój ewentualny powrót do polskiej polityki. Jak powiedział, Bruksela to nie emigracja i nie Sulejówek. Dodał, że nie wybiera się na emeryturę. Po rekonstrukcji rządu Zjednoczonej Prawicy świętują środowiska lewicowe, uważa poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz15. Parlamentarzysta negatywnie ocenił odwołanie ministrów obrony i środowiska Antoniego Macierewicza i profesora Jana Szyszko. Przez ostatnie dwa lata to właśnie szefowie tych dwóch resortów byli poddawani nieustannym atakom. Byli wrogami numer jeden lewicy, podkreślił to poseł Tomasz Rzymkowski. Rząd wówczas bronił swoich ministrów. Byli dwaj bardzo wysoko przeze mnie akurat cenieni ministrowie. Oczywiście pewne uwagi do jednego i drugiego bym miał, ale takim gremio, to jeśli popatrzymy na aktywność czy ministra Antoniego Macierewicza, który przez dwa lata autentycznie reformował polską armię i to nie tylko można było obserwować, oglądając te działania, które robi się na szczeblu Warszawy, ale również jeżdżąc po jednostkach wojskowych. Pan minister Szyszko powiedział bardzo słuszne, bardzo niepopularne i bardzo konieczne decyzje, chociażby w kwestii Puszczy Białowieskiej. Ta puszcza po prostu gnije i za chwileczkę jej absolutnie nie będzie, ponieważ w 2012 roku nastąpiło zaniechanie ze strony Ministerstwa Środowiska.
Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podkreślił dziś, że odwołanie Antoniego Macierewicza nie należy odczytywać jako wotum nieufności wobec niego. Tymczasem w internecie trwa zbiórka podpisów pod petycją do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia ministra Macierewicza na stanowisko. Podpisało się pod nią już ponad 4000 osób. Podobna akcja dotyczy obrony dotychczasowego funkcjonowania Ministerstwa Środowiska. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ekologiczne Forum Młodzieży. Po rekonstrukcji rządu Ministerstwem Obrony kieruje były szef MSWiA Mariusz Błaszczak, resortem środowiska Henryk Kowalczyk, były przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu feministyczno-lewicowego Komitetu Ratujmy Kobiety. Natomiast o 19 posłowie zajmą się inicjatywą Zatrzymaj Aborcję, zwiększającą ochronę życia dzieci nienarodzonych. Projekt proaborcyjny zakłada możliwość legalnego zabijania dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia. Komitet Ratujmy Kobiety chce też darmowej antykoncepcji i edukacji seksualnej od szkoły podstawowej. Drugi projekt, chroniący życie, ma na celu zniesienie dopuszczalności tzw. aborcji eugenicznej, czyli zabicia dziecka w łonie matki ze względu na podejrzenie choroby lub wady. W tej kadencji Sejmu to już kolejna próba zwiększenia ochrony prawnej życia dzieci nienarodzonych. Poseł PiS Tomasz Latos, wiceszef w Sejmowej Komisji Zdrowia wskazuje. Choć w sprawach światopoglądowych nie ma dyscypliny partyjnej, to Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za życiem. Zawsze w sprawach światopoglądowych dyscypliny nie było, ale wydaje mi się, że jeżeli nie dla wszystkich, to dla znakomitej większości, niemal całości klubu, chociażby pewne wskazówki prezydium episkopatu są kluczowe. Dla mnie jest to bardzo ważny głos, za który bardzo dziękuję. Ja oczywiście mam swój światopogląd, ale cieszę się, że w tak ważnej sprawie jednoznacznie opinia episkopatu wybrzmiała. W ogóle to jest absurdalna rzecz, że ktoś chce liberalizować prawo do aborcji, czyli krótko mówiąc głosować już za ograniczenie prawa do życia. Wydaje mi się, że to wszystko, co w tej sprawie można powiedzieć. Jeszcze dziś wieczorem lub jutro rano podczas głosowań posłowie zadecydują, czy projekty zostaną skierowane do dalszych prac w komisjach sejmowych. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. A prezydent Andrzej Duda potwierdził, że popiera zakaz tak zwanej aborcji eugenicznej. Policja opublikowała rysopis mężczyzny, który zaatakował wczoraj pracownika Biura Zarządu Okręgowego PiS-u w Chrzanowie i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości oraz miejsca. Słuchaj, otworzę bramę, bo będziemy drzewo zabierać. Które? No tutaj zaraz jest przy tym. Gośbę. Tu z boku. No kierownik wie, bo gadał. Ma około 47 do 50 lat. Ale gdzie drzewo? No tutaj zaraz jak się kończy budynek, tu jest po lewej stronie. Ale którą bramę? No tą. Tak. Ona jest tak. I ciemne włosy z widoczną siwizną. Był ubrany w pomarańczową, pikowaną kurtkę puchową, granatowe jeansy, kaszkietówkę w kolorze brązowym. Osoby, które posiadają informacje, mogą kontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod 997. Poseł PiS-u Dominik Tarczyński ocenia, że głównym źródłem ataków na polityków PiS-u jest opozycja. To, co się dzieje, jest owocem przekraczania kolejnych granic. Ja uważam, że po zabójstwie pracownika naszego biura w Łodzi nic gorszego stać się nie może. Ona jest otwarta. Ale nie warto. To jest równie obrzydliwe. Domaganie się krwi polskiej na ulicach. Słyszeliśmy to, widzieliśmy to we wpisach. I to jest coś, czego przez 8 lat, kiedy my byliśmy w opozycji, nie było. To jest coś, co nikomu z nas przez głowę, przez myśl nawet nie przeszło. To jest ta różnica między obozem Zjednoczonej Prawicy a opozycją totalną. Incydent, który miał miejsce w Chrzanowie, nie jest pierwszym aktem wandalizmu pod adresem obecnie rządzącej partii. W ostatnim czasie poseł Dominik Tarczyński otrzymał blisko 100 gruźb pozbawienia życia. Były to m.in. SMS-y i maile. Niedawno zaatakowano również biuro poselskie Beaty. No to tak jak bank z Wrocławia. Ten Andrzeja Melaka w Warszawie. Daj spokój. Jaki to bank? Jutro na północnym wschodzie zachmurze umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze... 1000 SMS! ...duże miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. W Tatrach śnieg na północnym zachodzie, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Już wpłacone, już. ...stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodie. Wiatr... Już wpłacone, już. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1700 hektopaskali i będzie wzrastać. No. Słowy wiadomości, brat Maria.
System zabezpieczeń społecznych warunkiem bezpieczeństwa Polaków. To temat dzisiejszych rozmów i dokończonych Radio Maria o 21.30. Gościem naszych rozmów będzie pan profesor doktor habilitowany. Pan profesor habilitowany, co jest śmieszne w oczach biblijnego prawa. Także w matni szatana. Proszę Państwa, nie ma jak z tego wyjść, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość usiłowała, bardzo dużo zrobiła. Ale co, Macierewicza kto to zwolnił? Święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny. Właśnie, kto? Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Tadeusz Sowa, no, moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Transmisja na naszej antenie od godziny 19. Od 19. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Swoją posługę przy mikrofonie rozpoczyna ojciec Piotr. Drodzy Państwo, w każdą środę wsłuchujemy się w nauczanie świętego Jana Pawła II. Zapraszam do wysłuchania homilii ojca świętego Jana Pawła II, która została wygłoszona na krakowskich Błoniach 22 czerwca 1983 roku. Z Błoniami. Pan jest moim pasterzem. Pan, ale Jahwe, Jehowa jest moim pasterzem. Jak to pięknie brzmi. Pan to jest ogólnie, to jest uogólnianie. Co? W stosunku do Stwórcy nieba i ziemi, to się tak nie powinno mówić. Nie powinno, bo Pan to jest i Baal, Pan to jest i Moloch. Proszę na etymologię tego słowa popatrzeć. Pan to jest ogólne, Pan panujący, czyli jako bożyszcze danej epoki. Nie można. Bóg ma swoje imię, to jest moje imię na wieki i w tym imieniu będą czcić mnie, czcić wszystkie narody. Także o czym my to przestań.